metrów przez płotki o rekordzie świata nie rozmawiajmy, bo to niepewna sprawa. Natomiast rekord Polski 12:36 Grażyny Rapsztyn z 1980 roku ze Skry warszawskiej. Klaudia Wojtunik będzie na skrajnym torze, bo zakwalifikowała się dzięki czasowi. Weronika Barcz też weszła z czasem. Pozostałe dzięki miejscom w biegach kwalifikacyjnych. Klaudia Wojtunik, brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy. 13:00 w tym roku, AZS w Łódź. Anna Odowska, AZS AWF Warszawa, 13:25. Weronika Nagień, 13:14. AZS AWF Kraków. Pija Skrzyszowska. Czy teraz wszystko pójdzie i na trzecim, i na ósmym, i na każdym z płotków AZS AWF Warszawa? Klaudia Siciarz. Ona też już raz w 2018 roku była mistrzynią Polski. Rekord życiowy 12:82. Marika Majewska na tropie złamania 13 sekund. 13:06 w tym roku. Czwarty wynik na polskich listach. Karolina Gajewska 13:35. AZS AWF Kraków i Weronika Barcz, przepraszam, AZS Łódź 13:36. Rekord życiowy 13:40. W tym roku. Pija Skrzyszowska obok Klaudii Siciarz, Marika Majewska, Weronika Nagięć, Klaudia Wojtunik tym razem nie na środku, ale na skrzydle, na lewym skrzydle. Czasami dobrze jest się znaleźć w biegu płotkarskim na skrzydle, bo ma się jedną stronę wolną. Z prawej strony wszystkie rywalki. Pija Skrzyszowska, tor czwarty. No to po niej tutaj spodziewamy się rzeczy wielkich, ale każda z nich przecież ma szansę. Pija. Zatrzymujemy się, bo... Gdyby wystartował przedwcześnie, tak tutaj na pierwszy rzut oka, zdaje się, było wszystko w porządku, ale co pokazała aparatura? No pokazała to, co powiedzieliśmy. Żadna z pań nie zeszła poniżej 1/10 sekundy. Weronika Barcz najszybciej zareagowała. 0,105, ale to jest zgodne z przepisami, więc nie znamy powodu. Znamy. Pija zareagowała szybko i na tym dobiegu wydawała się być najlepsza. Zielone kartki oznaczają, że nikt nie ma niczego na sumieniu, zabrudzonego konta, po prostu zaczynamy raz jeszcze. Klaudia Siciarz, wysoka, najwyższa w stawce, obok Marika Majewska. Pija Skrzyszowska wygrała dwa ostatnie czempionaty. Właściwie podium było identycznie. I rok temu w Suwałkach Pija przed Klaudią Siciarz i Klaudią Wojtunik. I tak samo, taka sama kolejność w Poznaniu dwa lata temu. Pija Skrzyszowska to czwarty, Klaudia Siciarz piąty, Marika Majewska szósty, Klaudia Wojtunik pierwszy. No tak, no coś się znowu dzieje z tą aparaturą. Też wydaje się, że wszystko ok. No nie powinno tak się dziać, że zawodniczki w pierwszej starcie nie popełniają błędu, a aparatura wycofuje albo sędzia stwierdza, że trzeba wracać do bloków. Nie wiedzieć dlaczego. No zobaczymy, co się stało tym razem. Ale uważam, że po trzecim takim starcie powinniśmy wykluczyć aparaturę. Za nie, trzeci po pierwszym. Po pierwszym. Oczywiście, tak, nie ma zawodnika wykluczamy. To Cyprian Brzygut tymczasem rzuta oszczepem. Ale blisko. Blisko. Bliżej niż dotychczas, bo na koncie ma 76-76. Pokazuje Cyprian, że pochylił się głową, że takim bykiem ruszył na ten oszczep, a tak być nie powinno. Tu klatka piersiowa powinna ciągnąć w górę, w przód. No i mamy ponownie zielony kartonik. No, ciężko startuje się. No, Klaudia Wojtunik tutaj widzimy, jakieś 0,09, jakieś dziwne 0,11 u Weroniki Barcz. No, ale coś chyba ze sprzętem jest nie tak, skoro zielony kartonik się pojawił. No ale trzeci raz już zawodniczki startują, a to z pewnością nie pomaga. Od góry ekranu Klaudia Wojtunik, Anna Odowska, Weronika Nagięć, Pija Skrzyszowska, Klaudia Siciarz, Marika Majewska, Karolina Gajewska, Weronika Barcz. I biegniemy, nie biegniemy. I to już zaczyna
być nieprzyjemne. Zamiast skumulować energię, one już ją trzykrotnie rozproszyły. Znów przy bloku Klaudii Wojtunik i Weroniki Bacz są reakcje poniżej 1/10, ale jeżeli tak jest, no to nie wiem, no to popełniły falstart. Jeżeli tak nie jest, to z kolei dlaczego widzimy, tym razem mamy żółty kartonik. Dla Klaudii Wojtunik. No ale co ona zrobiła? I Weronika Bartsz też żółty, no ale albo ktoś łamie przepisy, albo je nie łamie, bo za co jest ta żółta kartka? No właśnie, dlaczego Kuba Szymański nie dostał żółty? Czy tylko trochę złamał? Nie, Kuba ewidentnie zrobił falsa, no nie ma co do tego wątpliwości, więc tutaj absolutnie... Może jakieś drgnięcie, może coś. No. Są drgnięcia. Są. Są tektoniczne ruchy. Myślisz, że to tutaj się chyba tak. Ziemia, inaczej nie mogę sobie wytłumaczyć. Pija Skrzyszowska tor czwarty. Klaudia Siciarz na piątym. Klaudia Wojtunik u góry na pierwszym. Marika Majewska na szóstym. No i teraz biegną już do mety. Pija Skrzyszowska. Raz, dwa, trzy, cztery. Idzie dobrze. Klaudia Siciarz się też napędza nieźle. Pija Skrzyszowska. Tam Klaudia Wojtunik. Pija do mety. Pija będzie. Pierwsza, druga. Klaudia 12 sekund 95 setnych. Szybciej się nie dało, zdaje się pokazywać Pija Skrzyszowska. W tych warunkach, przy tej temperaturze nie można było zapewne pobiec szybciej. 12 sekund 94 setne. Złoto dla Pii Skrzyszowskiej. Srebro dla Klaudii Siciarz, a więc tu te pierwsze dwa rezultaty, dwa miejsca, jak przed rokiem w Suwałkach. A kto trzeci? Przed rokiem Klaudia Wojtunik, a tym razem Marika Majewska, reprezentantka gorzowskiego klubu, stąd wybuch radości. 13:31 Klaudia Wojtunik tym razem tuż za podium, o 200 za Mariką Majewską.